Jędrzejów. Tu mieszka Dżiplej. Pewnego dnia w mieście zaczyna padać toksyczny deszcz. Nasz bohater postanawia znaleźć ukrytą podziemną bazę, aby się przed nim schować. Czy mu się to uda? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 3,5 tysiąca kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Dżiplej i od jakiegoś czasu pracuję w nowej, bardzo ciekawej pracy. Otóż słuchajcie, moim zadaniem jest roznoszenie ulotek. Mam tutaj specjalny taki firmowy motorek, jeżdżę od sąsiada do sąsiada, rozdaję słuchajcie ulotki. Tutaj są różne reklamy, na przykład na zakup najnowszej elektroniki w naszym sklepie elektronicznym. Dzień dobry sąsiedzie, uloteczka dla pana, o, tutaj polecam dobry. Ogólnie. Dziękuję bardzo, o widzę Dżiplej, znalazłeś pracę. No, znalazłem nową pracę, rozdaję te świetne ulotki, także mam nadzieję, że pan coś ciekawego znajdzie tam dla siebie w naszej gazetce nowej, okej? Okay? O, dziękuję. Sprawdzałem pogodę, leciało w telewizji, uważa, dzisiaj będzie padać. Ale co, ma padać ogólnie? No to ja w sumie się deszczu nie boję, z cukru nie jestem, panie. Spokojna moja głowa. Okej, słuchajcie, jedziemy dalej. Co tam mnie pan straszy w ogóle? Dobra, tu już zostawiliśmy też ulotkę. Co ten pan mnie w ogóle straszy, słuchajcie, deszczem, jak ja się deszczu nie boję? W razie co, biorę sobie jakąś czapkę. A wy, jeśli mi kibicujecie w nowej pracy, żebym jak najwięcej zarobił, jak najwięcej ulotek, słuchajcie, rozdał, to zostawiajcie oczywiście kciuki w górę. Ciekawe, ile kciuków uda wam się wbić pod tym odcinkiem. Dobra, tutaj w sumie jest restauracja. Może też tutaj rozłożymy właśnie ulotkę w restauracji. Może ktoś akurat będzie szedł sobie na obiadzik i po prostu to znajdzie. Okej, także lecimy teraz może o tu przy szpitalu. Ej, co to jest? Co to jest za dziwna jakaś toksyczna substancja? O nie, słuchajcie, przecież mi się teraz kręci w głowie. O nie, słuchajcie, to nie jest, widzicie, taka prosta praca. Chciałem rozłożyć teraz ulotki gdzieś tu pod szpitalem, ale co się w ogóle dzieje, słuchajcie? Wpadłem w jakąś pułapkę i co to jest? Kto za tym stoi? Ej, ja cię kręcę, musimy znaleźć, słuchajcie, kogoś, kto za to będzie odpowiadał. Ja muszę normalnie wziąć chyba wolne dzisiaj w pracy. Co to w ogóle ma być, że słuchajcie, wpadam w taką dziwną tą. Dobra, przerzucę tam skuterek i przejdziemy teraz tutaj. W ogóle tutaj jest biuro naszej firmy, dlatego ja idę powiedzieć szefowi, żeby dał mi wolne. A wy widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniacie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy aż 2 miliony subów, także mega, mega dużo, słuchajcie. I tak naprawdę możecie być tutaj członkami naszej niesamowitej społeczności i armii. O, dzień dobry szefie, ja tutaj ogólnie rozdałem już prawie wszystkie ulotki, zostało mi tylko 11, tylko ja się źle czuję, bo wpadłem w taką dziwną substancję, szefie, dostanę dzisiaj wolne, proszę. Nie, nie ma szans, żadnego wolnego, nie ma, nie ma. Ale czemu, szefie, ja się źle czuję, głowa mnie boli, no proszę, no da mi szef wolne, no tylko mi zostało 11 ulotek do rozdania, dzisiaj no bez mamy przesady. Dużo pracy, dzisiaj nie, roznieść do końca te ulotki i wtedy ci dam wolne. Ale jesteś, szefie, i za to będę chciał niedługo jakąś podwyżkę, słuchaj, masz mi później zwiększyć tutaj płacę. Ja cię kręcę, słuchajcie, widzicie, jaki ten szef dla mnie jest? Co to w ogóle ma być, słuchajcie, że ja muszę tutaj, nawet jak się źle czuję, roznosić ulotki. Dobra, także tutaj następna uloteczka. O, Lakiemu tutaj też, słuchajcie, dostarczymy ulotkę, także cyk, 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 cyk. Ty, a może ja bym gdzieś wyrzucę je gdzieś tutaj, słuchajcie, 8 ulotek zakopię, nikt nie patrzy, nikt nie widzi, słuchajcie, wrzucamy tutaj cyk, wszystkie ulotki. No i słuchajcie, to chyba był najlepszy pomysł, na jaki mogłem wpaść. Już jestem po pracy, zajęło mi to dosłownie sekundę, dłużej się, słuchajcie, z tym szefem kłóciłem, niż tak naprawdę rozdawałem te ulotki, albo zakopywałem. Ej, co to za deszcz? Ej, to jest jakiś zielony, dziwny deszcz, widzowie. O nie, on jest normalnie jakiś trujący, ała, ała, boli mnie to, muszę się schować. Schowamy się tutaj, aaaa. Ej, co się stało? Jaki to jest niebezpieczny deszcz, słuchajcie. To jest jakiś toksyczny deszcz, na który nie można wychodzić, jakiś zielony. Ej, zobaczcie w ogóle, że zalało całe nasze morze, jest zielone tam. Ej, widzicie to, widzowie? Ja muszę ostrzec moją rodzinę. Ja nie mogę, dobrze się w domku tutaj zespałniem. Dżiplejka, jak tam? Zamykaj tu drzwi, żeby tu nic nie nakapało. Czy ty to widzisz, co się dzieje teraz na zewnątrz? Czy ty to widzisz, Dżiplejka? Oj, widzę, widzę, ale to jest coś dziwnego. Trzeba zaraz, ale ja idę na zakupy. Nie, nie idziesz, nie idzie, Dżiplejka. Nie, to jest niebezpieczne. Stój, słuchaj, nigdzie nie pójdziesz. Zobacz tylko na nasz basen. Wiesz, że on będzie pewnie cały zielony. Zobacz tylko. Chodź tutaj, widzisz?
To jest bardzo niebezpieczne. Musimy chronić nasze dzieci. Nasze dzieci są w szkole. Mam nadzieję, że tam nauczyciele pilnują ich. Gplayka, pod żadnym pozorem nie można teraz wychodzić na zewnątrz. Wiesz, że nasze całe morze zostało zamienione też w takie toksyczne? Ja nie wiem, jak my tutaj teraz będziemy żyli, skoro wszystko zostało skażone. Czy ty widzisz, jakie to wszystko jest zielone? To jest przesada, Gplayka. Ja ogólnie byłem na zewnątrz, pracowałem i ten deszcz jest po prostu bardzo niebezpieczny. Bardzo. Wiesz? O! Rozpogodziło się. Dobra, ja muszę teraz szybko lecieć po jakieś parasolki, Gplayka. Dawaj mi jakąś kaskę szybko. Ale ja na zakupy miałam pieniądze. Dobra, nie idziesz ci się na zakupy. Słuchaj, znajdziemy jakieś stare przetwory, będziemy jedli miód, jakieś rzemiki, które znajdziemy w spiżarni. Dawaj mi jeszcze więcej tej kasiorki. Słuchaj, kupię nam parasolki, bo będziemy musieli dzieci odebrać ze szkoły. A bez parasolki to nie da rady. Mam nadzieję tylko, że te parasolki te deszcze nie przepalą. Także ja szybko lecę, Gplayka, a ty pilnuj normalnie domu. I chowaj się szybko do domu. Do domku. No patrzcie, widzowie, co się stało z naszym basenem. Ta woda jest jakaś ultrafioletowa. To jest po prostu przesada. No nie, jaki samochód zniszczony. Słuchajcie, co to jest się stało z tym samochodem? Widzicie, jaki on jest zniszczony? Przecież to jest masakra. Te kwaśne deszcze po prostu niszczą nam całe miasto. Lecimy szybko teraz. Musimy kupić parasolkę, słuchajcie, bo jak znowu nas zaskoczą te deszcze. O, nawet tutaj widzicie, jest woda zielona. Okej, idziemy tutaj. Gdzieś powinien być sklep z parasolkami. Gdzieś tutaj, słuchajcie, tu są meble. O tak, te a tu dwie jest ostatnie parasolki poproszę. Tak, poproszę, okej. Ej, Lucky, ja też chcę parasolkę. Dla mnie też starczy, proszę pani, dla mnie też. Ej, Lucky, ja tą zaklepuję. Co ty wszystko wykupiłeś? No nie gadaj, stary, weź mi jedną pożycz. No wszyscy ludzie wykupili już wszystkie parasolki. Widziałeś ten deszcz? Ej, żółty, zielony? Znowu leje zielony deszcz. I co, i zabrałeś dwie ostatnie parasolki i się nie podzielisz ze mną? Mam czerwoną i mam żółtą. Mogę ci dać żółtą, jak chcesz. No to daj, słuchaj, ja muszę dzieci moje uratować, stary. To jest przecież, my tutaj nie damy rady. Ile to kosztuje w ogóle, co? No to ja już zapłaciłem. A, 20. To dla mnie kupiłeś? Prezent dla mnie? No dobra, może być, no. Dobra, słuchaj, to masz dwie dyszki już, żebyś mi później nie narzekał. Myślisz, że te parasolki... Zobacz w ogóle, jak samochody wyglądają. Są całe zdemolowane. Lucky, myślisz, że te parasolki nas ochronią? Widzowie, myślicie, że te parasolki nas ochronią przed zielonym, tym kwaśnym deszczem? Jeśli tak, to zostawiajcie kciuki w górę i piszcie w komentarzu, tak, te parasolki was ochronią, a jeśli uważacie, że nie, to napiszcie, że nas nie ochronią. Dobra, Lucky, co, ryzykujemy? Spróbujmy, idziemy? Co? Tak, no idziemy. Bo ja ci powiem, że ja byłem w pracy i tym właśnie tutaj skuterkiem jechałem i ten deszcz mnie mega pokonał w ogóle mocno. Co robimy, słuchaj? Musimy w ogóle znaleźć jakiś sposób, jak po prostu przeciwstawić się temu deszczowi. Dobra, wiesz co, dawaj do środka, do samochodu. Patrz, tu możemy z parasolkami jechać. I słuchaj, musimy znaleźć w ogóle źródło problemu. Ej, stary, a co tutaj się dzieje? Czy nasze miasto zostało całe zatrute? Ej. Słuchaj, ja wiem chyba przez co to jest. Chodź, coś ci pokażę. Właśnie to chciałem ci pokazać, że właśnie całe miasto zostało zatrute przez ten deszcz. Słuchaj, ale tak naprawdę my musimy znaleźć jakąś podziemną, tajną bazę, gdzie będziemy musieli ewakuować całe miasto, bo to jest niebezpieczne. Widzowie, widzicie w ogóle, że to wszystko zostaje tutaj skażone, nasze całe miasto niedługo będzie po prostu, słuchajcie, całe zielone. Co to mo w ogóle jest? Wiesz co, Lucky, ja lecę, muszę znaleźć jakąś tajną bazę, a po drodze muszę jeszcze Gplayka odebrać ze szkoły. Także słuchaj, też szukaj jakiejś bazy, zastanów się, gdzie możemy ewakuować. Dobra, to za pół godziny pod policją. Dobra, za pół godziny widzimy się pod policją. Kiedy tylko ten deszcz, słuchajcie, przestanie padać, ja już mam dosyć po prostu. Wszystko zostaje zniszczone. Całe miasto, samochody, słuchajcie. Ta parasolka w sumie robi robotę. Tak naprawdę, słuchajcie, dała radę na razie, tylko mam nadzieję, że zaraz ten deszcz ustąpi, bo na razie to cały czas leje i leje, a już mam naprawdę, naprawdę tego podziurki w nosie. Teraz, słuchajcie, tutaj wejdziemy, pod mostem przejdziemy, okej. Okay. Musimy teraz znaleźć Gplayka. A, Gplayka? Co ty tu robisz? Przyszłaś po naszego synka Gplayka? Słuchaj, tak, ja szukam. Przyszłam go i chciałam go odebrać ze szkoły. Słuchaj, ja też go chciałem odebrać. W ogóle dzieci są bezpieczne? Ej, chyba wszystko w porządku. Lekcje tu się odbywają. On zaraz powinien kończyć. Ja idę po Gplayka. Dobra, to ty masz go odebrać, czy ja go odbiorę? No nie wiem, możemy razem jak chcesz. Ty, Gplayka, w ogóle miałaś nigdzie nie wychodzić z domu. Wracaj do domu natychmiast. Szybko, bo teraz nie pada. A ja Gplayka pod parasolem, wiesz co, szybko wezmę. Leć, Jasne, ja nie mogę. A mówiłem jej, żeby w ogóle, słuchajcie, się nie pokazywała na zewnątrz, żeby nie wychodziła, a ona jak zwykle swoje. Dobra, teraz musimy znaleźć, słuchajcie, Gplayka i go ewakuować czym prędzej. Tylko gdzie on jest? A co jak mu się coś stało, słuchajcie? Co jak Gplayek jest w tarapatach? Hej, sorry, widziałeś może Gplayka, mojego synka? Bo tutaj jest teraz niebezpieczny. O, Gplayek, gdzie ty byłeś? Na wagary poszedłeś? Jestem.
Ja szukałem ciebie i tat i mamę też szukałem. No mamę szukałeś, fajnie Jiplek, na wagary chyba poszedłeś i dopiero do szkoły przyszedłeś, szybko choć idziemy. Słuchaj, jest niebezpiecznie bardzo, co chwilę pojawiają się zielone deszcze kwaśne i tak naprawdę one są mega toksyczne. Wsiadaj szybko do samochodu, chowaj się pod daszkiem tutaj. Słuchaj, musimy znaleźć jakąś podziemną bazę, masz jakiś pomysł? Tato, ja wiem, gdzie jest tajna baza. Gdzie? Prosto jedź. Tutaj prosto jechać, pod górkę? Tak, prosto. Dobra, pod górkę. A co to za tajna baza? My z kolegami zrobiliśmy taką tajną bazę, kiedyś się bawiliśmy w tajne bazy, kto wybuduje lepszą... O, tu. Już się zatrzymujemy, to chodź szybko tu, pod parasolkiem. Ale deszcz nie pada, tato, możesz schować ten parasol. Ale w każdej chwili może się pojawić ten deszcz i plejek. To jest niebezpieczne. To jest wasza tajna baza podziemna, szkolna? Chodź, tato. A, to pewnie tutaj na wagary chodzicie i się chowacie, tak? Ej, znowu zaczęło chyba padać i plejek. Musimy tutaj trochę oczyścić. W ostatniej chwili się tu w ogóle schowaliśmy. To ty tu pewnie spędzasz większość czasu, i plejek. Nie chwaliłeś się, że masz taką podziemną bazę. Wiesz co? Tutaj będziemy musieli naszą całą rodzinę zwołać i całe miasto ewakuować, bo te deszcze są strasznie, strasznie niebezpieczne. No ja tutaj oczyszczę, tatusiu, i zaraz się powzywa, podzwoni się. No, a tutaj w ogóle w Minecrafta na lanie można grać, widzę. Słuchaj, LAN party zrobię. Ty, są nawet kamery, czekaj, zobaczę w ogóle, jak to wygląda. Okej, pierwsza kamera, patrzcie, Jiplejka tutaj widzę na kamerze. Patrzcie, ty, normalnie Jiplejek, pada znowu kwaśny deszcz na zewnątrz. Wiesz, i tutaj widzę samochód nasz. Tu jest wejście do tej bazy. Nawet macie tutaj monitoring wejścia do bazy. Ty, no jestem w szoku, Jiplejek. Wiesz, że taką bazę tutaj wybudowaliście. Wiesz co? Ja w ogóle się umówiłem z Lakiem pod komendą policji i będziemy musieli w ogóle wszystkich tutaj zwołać. Słuchaj, ty tutaj właśnie posprzątaj i wiesz co, jak coś, to mama do ciebie będzie dzwoniła, to powiedz, żeby tutaj przyszła, ale żeby na mnie poczekała, bo ja muszę ich ewakuować, okej? Dobra, jak coś, to parasolki weźmie i ten. No ja mam tylko jedną parasolkę, bo wszystko wykupili. Dobra, ja wychodzę na hardkora teraz. Zobaczymy, czy przestał padać deszcz, czy pada dalej. Ej, dobra, przestał padać deszcz. Szybko teraz się wydostajemy. Jiplejek, słuchajcie, tu zostaje. Jak widzicie, naprawdę bardzo ciężko się tu teraz żyje. Jak co chwilę pojawiają się te dziwne zielone deszcze. I zastanawiam się tak naprawdę, kto za tym stoi w ogóle. Kto, słuchajcie, powoduje takie coś. Skąd właśnie takie skażone deszcze? To jest tak naprawdę niebezpieczeństwo. Zobaczcie, ktoś by dotknął teraz tej fontanny i by naprawdę był wielki problem. Dobra, z Lakiem się umówiłem pod komendą policji. Jiplej, ja już wiem, przez co to jest. Co jest? Dowiedziałeś się, stary? Skąd to się dzieje? O co tu chodzi? Awaria w fabryce i dlatego takie kwaśne deszcze padają. Masz parasol? Zaraz w każdej chwili może się rozpadać. Wiesz, gdzie jest ta fabryka w ogóle? Jej, tak. Dobra, to jedziemy, wsiadaj, prowadź mnie, Laki. Gdzie jechać? Prosto? Tutaj, jedź prosto i w prawo teraz. Dobra, w prawo, w prawika, dobra. Ej, w ogóle twój basen jest też cały zielony, Laki. Nie będziesz już mógł się kąpać tutaj nawet. Został też skażony. Gdzie teraz? No. Ej! O nie, zobacz, co się dzieje. Szybko złaź stąd. Czekaj, nie złaź. Ja nie mogę, stary, w pewnej chwili normalnie to wszystko zostało skażone. To się wszędzie roznosi. Ja nie mogę, gdzie jest ta fabryka? Tutaj prosto jest ta fabryka po prawo. Jak my tu przejdziemy? Ty, jeszcze deszcz pada, szybko parasolkę ubieraj. Parasolkę. Ej, to? To te fabryki, to z tych kominów, słuchaj, myślisz, że to stąd leci, tam, to jest źródło? Tam, tak, te trzy kominy, co są, to tam, ej, tam jest właśnie nie to, stawaj ten na problem. To, Laki, nie stawaj na to, to jest niebezpieczne, musimy jakoś się tam dostać, musimy jakimiś blokami się popodstawiać, masz jakieś bloki, musimy zrobić parkour, dawaj, idź pierwszy i podstawaj jakieś bloki, jak masz, a ja, słuchaj, a ja będę szedł za tobą, ty uważaj szybko, żeby cię nie skaziło, dawaj, o tam, słuchaj, jest, widzisz, tam obok jest takie przejście właśnie ze slabów, o, dawaj, tu przeskakujemy, o nie, dotknąłem tego przez sekundę, dobra, teraz jesteśmy coraz bliżej tej fabryki. Okej, gdzie tu jest w ogóle wejście? Ej, jakiś skażony zombie! O nie, wrzucił mnie, słuchaj! Ej, jakiś skażony zombiak cię ugryzł! Ty, ej, uważaj! One nas mogą zarazić, szybko schowajmy się do tej fabryki, do środka! Jak tu jest niebezpiecznie! Ja nie mam w ogóle żadnych mieczyków, nic nie mam, Laki! Szybko zamykamy, zamykaj! Masz tu coś w ogóle? Dobra, tu przynajmniej nie pada! Patrz w ogóle, jak one w ogóle są skażone, widziałeś? Ja nie mogę, zostałem zatruty jeszcze! Wiesz co, ten zombiak mnie chyba ukąsił, masz jakiś mieczyk czy coś? No, mam. No to dawaj szybko, stary, ja się cykam. Tu jest strasznie, musimy jakoś to zatrzymać. Tu są te kominy. Dobra, jakoś damy sobie radę. Uważaj, żeby, wiesz co, te tak naprawdę zombiaki mogą ciebie dotknąć i wtedy ciebie też skażą. Nie daj im się pyrgnąć, Laki. Zostawcie nas, przeklęci normalni ludzie. Zostawcie Jiplaya i mnie, ej. Ten ma jeszcze jakiś skafander normalnie. W tej firmie pewnie tu pracuje. Ej, nie musisz tutaj używać parasolki, Laki. Ale w sumie to dobry pomysł, żeby do drugiej ręki włożyć sobie parasolkę.
nie! Znowu mnie skaziło! Znowu mnie skaziło! O, ty zombiaku jeden! Ja nie mogę, już jesteśmy cali skażeni, Laki, wiesz? Ja chcesz czerwoną parasolkę, będzie ci bardziej pasowała do czerwonych słuchawek. Teraz to nie ma, Laki, kompletnie dla nas żadnego znaczenia. My tutaj ratujemy w tym momencie świat. Słuchaj, jak to zatrzymamy... Zobacz, tutaj są te kominy. Musimy jakoś to usuczyć, słuchaj. Czekaj, to wszystko niszczymy. Jak my to zrobimy w ogóle, stary? Musimy chyba jakoś to od góry, nie wiem, osuszyć, czy gdzieś tutaj da radę. Nie wiem, może... Słuchaj, jak to robimy? Jak to robimy? Masz jakiś pomysł? Może zniszczmy na to? Na początku oczyśćmy tutaj wszystko w tej fabryce z tego zielonego... No ale to jak toksyny? To zrobimy, stary? Nie wiem, może wodą to zalejemy? Ja nie mogę, widzowie, widzicie nasze morze? Tak wygląda nasze morze, a tak wygląda nasze miasto. Całe zostało zielone. Z tego, to tutaj morto, no to dawaj, rób coś, ja nie mam kilofów, nie mam narzędzi, no nie przygotowałem się, serio. Może po prostu to, nie wiem, zatkamy tymi, przynajmniej to co znajdę, słuchaj, odejdź, o dobra. Ty, o nie, Laki, o nie, dotknęliśmy tego, dotknęliśmy tego, o nie, kręci mi się w głowie znowu, o nie, to jest niebezpieczne, ty, ale już tego nie ma, Laki, udało nam się, o nie, znowu to odblokowałeś i znowu jest, to trzeba zasypać szybko, dawaj, dobrze ci idzie, ziomeczku, jest, jedną stronę już zasypałem. Dobra, no to dawaj teraz drugi komin, mam nadzieję, że jak tu to zasypiemy, to na górze już się nie będzie z tego komina wylewać, dawaj, ale ruchy, Laki, bo zaraz ten deszcz skazi tutaj nasze rodziny, a przecież franie trzeba lakować, ratować też Lakusia. Uważaj, żeby cię to nie dotknęło. W razie co będziemy tutaj skakać, słuchajcie. Dobra, Laki, jak udało tam? Udało mi się, udało mi się. Dobra, i tutaj ostatni, słuchaj, komin, tutaj, Laki. Ta woda jest jakaś bardziej zielona. Dawaj, tutaj to jeszcze to ostatni komin, słuchaj, załataj i powinno być okej. Okay. Zobacz, na razie jest jeszcze deszcz toksyczny, słuchaj, ale mam nadzieję, że wszystko się naprawi, jak tutaj to po prostu zleci cały na dół. Dobra, idziemy, dobra, wynośmy się stąd, dawaj. Musimy się stąd wydostać i iść ratować nasze rodzinki, Laki, chodź. Idziemy normalnie teraz do tej podziemnej naszej bazy. Słuchaj, ty bierzesz swoją rodzinę, ja biorę swoją, o nie, oni tu jeszcze są, oni tu są jeszcze te toksyczne ludki, uważaj, musimy teraz wszystkie pozostałości po tych toksycznych, słuchaj, normalnie substancjach posprzątać, to nie będzie łatwe, ale patrz na to, ty z tych kominów już nie leci ta zielona ciecz, wcześniej leciało już normalnie, się oczyściło, no. Ty patrz, na razie deszcz nie pada, ciekawe czy jak teraz by padał deszcz, to już by był zwykły, czy nie, ale i tak tu jest wszystko skażone, słuchaj, i tak musimy lecieć szybko do bazy, o nie, i deszcz pada. Znów, dawaj parasolkę, o już normalny deszczyk, ty patrz, już nie jest skażony, czyli miałeś rację, źródłem problemu była ta fabryka, ale teraz i tak jest bardzo niebezpieczne w naszym mieście, Laki, lecimy po nasze rodziny, dawaj, musimy je ewakuować, bo jak widzicie, widzowie, tu jest pełno skażone miejsc, gdzie tak naprawdę jest niebezpiecznie, trzeba to wszystko przeczekać, niech deszcz to zmyje i będzie wszystko dobrze. Także na ten odcinek to by było na tyle, zostawiajcie kciuki w górę, wbijajcie na te filmy, co wam się teraz, widzowie, wyświetlają, a nie pożałujecie, trzymajcie się, pa, pa!